każdej kategorii. Czas na zadanie pytania to 30 sekund, na odpowiedź 90 sekund. Na promocję każdy z uczestników debaty będzie miał 60 sekund. Dodam, że nie ma możliwości przerywania sobie w trakcie wypowiedzi. Jeśli zasady są jasne, to zapraszam na rundę pierwszą. Gospodarka. Tak jak zapowiedziałam, jedno pytanie otrzymają Państwo ode mnie. Później wyznaczę kolejność zadawania sobie pytań wzajemnych. Pytanie, które mam do Państwa, brzmi następująco. Proszę wymienić po 3 inwestycje w regionie południowej Wielkopolski, za którymi Państwo zamierzacie lobbować, sprawując mandat senatora. Jako pierwszy na to pytanie proszę, aby odpowiedział mi pan Łukasz Mikołajczyk. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zanim powiem o tych inwestycjach, za którymi zamierzam lobbować, chciałbym wymienić kilka, dzięki którym, które już są i za którymi lobbowałem w tej kadencji. Bowiem ta kadencja to był czas rozmów z samorządowcami, rozmów z wójtami, burmistrzami, prezydentem i radnymi, ale też i mieszkańcami, bo oni są tutaj najważniejsi. Rozmawialiśmy o wielu inwestycjach i tak oto chociażby w samym Ostrowie Wielkopolskim to hala przy szkole podstawowej numer 9, to lodowisko, to mur przy, zabytkowy mur przy starym cmentarzu, w Kępnie to obwodnica Kępna, w Krotoszynie to też Fundusz Dróg Samorządowych i drogi, które tam zostały zrobione. I w Ostrzeszowie to też chociażby ostatnia inwestycja, to właśnie droga Rojów, na którą Ostrzeszów pozyskał ponad 3 miliony złotych, a o które chciałbym. Oczywiście po rozmowach to nadal Fundusz Dróg Samorządowych. To jest niezwykle istotne. Mam spisane wszystkie drogi od samorządowców już, które są ważne. To po pierwsze. Po drugie inwestycja w Kępnie, mianowicie budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym. Po trzecie to dofinansowania wozów strażackich. Pozdrawiam wszystkich strażaków. Jako członek senackiego zespołu strażaków mam te inwestycje spisane. Więc oczywiście tych inwestycji jest wiele i na pewno będę o nie lobbował. Bardzo dziękuję. Czas minął. Przypominam, 90 sekund. I teraz ten czas otrzymuje pani Ewa Matecka. Proszę o odpowiedź na moje pytanie. Szanowni Państwo, oczywiście bardzo ważne w południowej Wielkopolsce są wszystkie inwestycje związane z transportem. I ta najważniejsza inwestycja to oczywiście droga numer 11, która powinna w sposób skuteczny połączyć całą Wielkopolskę z wybrzeżem Polski. Tej drodze należy nadać charakter drogi szybkiego ruchu. Na to czekają Polacy, na to czekają Wielkopolanie. To jest bardzo ważna, bardzo oczekiwana inwestycja dla nas mieszkających tutaj na terenie Wielkopolski. Druga inwestycja oczywiście też będzie wiązała się z transportem. Jest to droga numer 25, która znakomicie mogłaby połączyć teren Wielkopolski z naszą autostradą A2. Jest to droga, która czeka już od dawna na swoją realizację. Jest kilka propozycji przebiegu tej drogi. Trwają ostatnie uzgodnienia, ale należy zadbać o to, aby te uzgodnienia i przebieg tej drogi był jak najbardziej dogodny dla wszystkich mieszkańców mieszkających na przykład w Czekanowie. Oczywiście bardzo ważną inwestycją również jest hala w Kępnie. Na to mieszkańcy Kępna czekają i mam nadzieję, że uda się rozpocząć i skutecznie zrealizować i zakończyć tą inwestycję. To wszystko. Tak, dziękuję. Jeśli Państwo zakończą, bardzo dziękuję. Proszę o zasygnalizowanie końca odpowiedzi. Zostajemy w dziedzinie gospodarka i teraz czas na Państwa wzajemne pytanie. Jako pierwszy pytanie zada pani Ewie Mateckiej, pan Łukasz Mikołajczyk. Bardzo proszę, 30 sekund na zadanie pytania. Dziękuję bardzo. Szanowna pani Ewo, w obecnej 9. kadencji Senatu możemy pochwalić się dokonaniami takimi jak wzrost PKB, rekordowo niskie bezrobocie, uszczelnienie VAT-u, stabilny budżet, wzrost pensji minimalnej, obniżenie podatków czy wzrost gospodarczy na poziomie 4,8%. Czy na tej podstawie przyzna pani, że polska gospodarka ma się świetnie i jakie pani ma pomysły, aby wzrost na obecnym poziomie utrzymać albo jeszcze zwiększyć? Szanowny panie Łukaszu, niezależnie od tego, co by się mogło powiedzieć na temat aktualnej koniunktury polskiej gospodarki, to wie pan, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, jaka jest drożyzna w tym okresie w Polsce, jak bardzo podrożały wydatki w polskich domach. Polacy mówią, że
podrożało o 62%. Możliwości utrzymania się i możliwości wydatkowania pieniędzy w polskich domach. W związku z czym drożyzna między 2015 a 2018 o 62% wzrosły koszty utrzymania w polskich domach. Oczywiście Polacy chcą się bogacić, chcą mieć bardzo dobrze płatną pracę i dobrze żyć. Ostatnie propozycje Prawa i Sprawiedliwości związane z minimalnym wynagrodzeniem, które ma wzrosnąć do 4000 zł, nie zapewnią tego dobrostanu, a wprost przeciwnie, będą miały skutki i konsekwencje, które spowodują być może bankructwo małych firm, zwolnienia z pracy, wzrost cen usług i towarów. I za to wszystko my zapłacimy i to prawdopodobnie napędzi spiralę inflacyjną. Trudno będzie przedsiębiorcom dokonać takich dochodów, aby móc utrzymać swoje firmy. Oni sobie z tym po prostu nie poradzą. A zatem stan polskiej gospodarki nie jest na dłuższą metę taki dobry, jaki by się wydawało, biorąc pod uwagę wszystkie te ostatnie propozycje partii rządzącej. Bardzo dziękuję. W samą porę czas minął. I teraz proszę, aby pani Ewa Matecka zadała pytanie w dziedzinie gospodarka panu Łukaszowi Mikołajczykowi. Prosimy. Czy zdaje pan sobie sprawę, jak przy płacy minimalnej 4000 zł lokalny fryzjer, sklepikarz, stolarz, tapicer będzie w stanie miesięcznie zarobić 20000 zł na same pensje dla swoich 5 pracowników? W jaki sposób ma to zrobić? Co by mu pan poradził? Dlaczego chcecie obciążyć mikro i małych przedsiębiorców tak narzuconą pensją minimalną, a sami w sferze budżetowej odmawialiście takich podwyżek na przykład nauczycielom, lekarzom czy pielęgniarkom? Szanowna Pani, rozpocznę od tego, że oczywiście Platforma Obywatelska jest przeciwna temu, aby podwyższać wynagrodzenia. Ja wiem, że bardzo nie podoba się kandydatom z Koalicji Obywatelskiej, że ta pensja minimalna docelowo będzie wynosiła 4000 zł. Pani słowa są w pewnym sensie tego potwierdzeniem. Szanowni Państwo, ja oczywiście ustosunkuję się do tego, bo wiem, chciałem pokazać jedną z plansz Mały ZUS dla małych firm. To wprowadzamy, więc małe i mikroprzedsiębiorstwa niech się nie obawiają, ponieważ wraz ze wzrostem płacy minimalnej będą płacili mniejszy ZUS. To jest tutaj przykład, załóżmy miesięczny dochód firmy, stara składka ZUS-owska w tej chwili 1316,97. Nowa składka ZUS będzie proporcjonalnie zmniejszona. Tu są kwoty podane. Wprowadzamy dodatkowo jeszcze pakiet dla przedsiębiorców. Ten pakiet to 500 dla firm, mały ZUS dla małych przedsiębiorców, o czym powiedziałem, ryczałtowy ZUS bez zmian, prosty PIT, ryczałt do 2 milionów euro, 9% CIT, 1 mld zł na bezpośrednie wsparcie inwestorów. To robimy, ale tak jak powiedziałem, generalnie mieszkańcy, Polacy oczekują wzrostu wynagrodzeń i my to sukcesywnie wdrażamy. Ja spotykam się z mieszkańcami, oni to mocno akcentują i dziękują nam za to, że to my zadbaliśmy o wzrost pensji minimalnej. A ja pokażę, co mówił Bronisław Komorowski o niskich zarobkach młodych Polaków w 2015 roku. Zmienić pracę, wziąć ten sygnał kredyt. Oznacza koniec czasu na to zagadnienie, jakim były kwestie gospodarcze. Bardzo Państwu dziękuję. I przechodzimy tym samym do kolejnego zagadnienia dzisiejszej debaty, czyli do polityki społecznej. Zaczynamy rundę drugą, polityka społeczna, i tak jak przed momentem, pierwsze pytanie zadam Państwu, później będzie czas na pytania wzajemne. Proszę posłuchać pytania, które mam do Państwa z dziedziny polityka społeczna. Od kwietnia 2016 roku do marca 2019 roku rząd przeznaczył na program Rodzina 500+ około 67 miliardów złotych. W 2019 roku w budżecie państwa zabezpieczono na ten cel ponad 30 miliardów. Jak państwo oceniacie program rządowy Rodzina 500+ i czy widzicie konieczność ewentualnych zmian w tym programie? I jako pierwszą tym razem poproszę panią Ewę Matecką o odpowiedź. Polityka społeczna, szanowni państwo, z samego swojego założenia to jest wyrównywanie szans różnych grup społecznych. I państwo może się dzielić wspólnie wypracowanym dobrem ze swoimi mieszkańcami, ze swoim społeczeństwem.
I chcę zapewnić Państwa, że w programie Koalicji Obywatelskiej jest wyraźnie powiedziane, że nic co dane nie będzie zabrane, a zatem zostanie zachowane 500+, 300+ i 13 emerytura oraz wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Ale trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że rząd nie ma swoich własnych pieniędzy. To już powiedziała dawno temu znana premier Wielkiej Brytanii. Państwo niczego nie daje, bo niczego nie ma. Jeśli rząd twierdzi, że ktoś daje, to znaczy, że zabiera tobie. Rząd nie ma własnych pieniędzy. A zatem trzeba odnosić się z dużą starannością i z dużą dbałością do wszystkich transferów społecznych. A ostatni raport rządowy mówi bardzo wyraźnie, że wzrósł poziom ubóstwa do ponad 5% i szczególnie w tych rodzinach, które utrzymują się z transferów społecznych, spadł wskaźnik urodzeń po raz pierwszy od funkcjonowania programu 500+, a przyrost naturalny jest ujemny. Jesteśmy za 500+, jesteśmy za wszystkimi transferami społecznymi, ale muszą się one odbywać w sposób bardzo przemyślany, bardzo rozsądny i z całym dobrem dla społeczeństwa. Bardzo dziękuję. To samo pytanie, proszę pana Łukasza Mikołajczyka o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście 500+ to najlepszy program, jaki został wdrożony do tej pory. I o tym mówią mieszkańcy i to mnie niezwykle cieszy, że podczas moich licznych rozmów mieszkańcy podkreślają: dziękujemy. Dziękujemy za godność, którą przywraca Prawo i Sprawiedliwość poprzez program 500+. Oczywiście Koalicja Obywatelska i przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i innych ugrupowań gubią się już w swoich odpowiedziach na temat programu 500+. To pokażę konkretnie. Bajki małe o 500+. Będziemy mówili o urealnieniu 500+. Wyrównamy ten program, skorygujemy go. Kto to mówi? Grzegorz Schetyna, z którym na konwencji staje moja kontrkandydatka. Na pewno ten system trzeba przejrzeć. Moim zdaniem i zdaniem Platformy to nie jest do końca sprawiedliwy program. To mówi pani Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydat na premiera. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że ten program jest. My, Polacy, nie możemy być daleko w stosunku do innych krajów europejskich. Dlaczego tam rodziny mogą otrzymywać wsparcie, a u nas nie? My te pieniądze znaleźliśmy. My po prostu mądrze gospodarujemy budżetem, znaleźliśmy środki, wbrew temu, co mówił pan Rostowski, pieniędzy nie ma i nie będzie, czy pan Donald Tusk, że chyba je wykopiemy z jakiegoś ogródka. Szanowni Państwo, nie, nie wykopaliśmy, my te pieniądze po prostu zaoszczędziliśmy w budżecie. Mądrą gospodarkę one są i z tego cieszą się polskie rodziny. Bardzo dziękuję. Teraz zostajemy w polityce społecznej i czas, abyście Państwo wzajemnie zadali sobie w tej dziedzinie pytania. Tym razem pani Ewa Matecka jako pierwsza zada pytanie swojemu kontrkandydatowi. Bardzo proszę. Szanowny panie, sprawy społeczne to także społeczny wymiar działalności publicznej i wiarygodność wobec społeczeństwa i opinii publicznej. Obecnie dużo pan mówi, że chce pan kontynuować swoją pracę w Senacie. Tymczasem mieszkańcy ze zdziwieniem komentują, że jeszcze kilka miesięcy temu chciał pan porzucić Senat, startując w wyborach na prezydenta miasta, który ostatecznie przegrał pan już w pierwszej rundzie. Co takiego się stało, że nagle po tej wyborczej porażce w samorządzie znowu tak bardzo chce pan wrócić do Senatu? Proszę to wyjaśnić wyborcom. Dziękuję bardzo. No, nie spodziewałem się złośliwości z pani strony, ale oczywiście, jeżeli takowe są, to odpowiem. Szanowni Państwo, mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego rok temu, dość znaczna grupa mieszkańców prosiła o to, abym wystartował na prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego, aby wdrażać te dobre rządowe programy do naszego miasta. Stąd też no, ta próba startu. Gratuluję mojej kontrkandydatce pani Beacie Klimek, że wygrała te wybory w pierwszej turze. Ja tylko przypomnę, że miałem drugi wynik w mieście. To pokazała kilka tysięcy osób, że jednak takie oczekiwania ich były. Ale szanowni państwo, teraz właśnie mieszkańcy nie tylko Ostrowa, ale wszystkich czterech powiatów, powiatu kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego i powiatu ostrowskiego, proszą o to podczas licznych spotkań. Panie senatorze, bardzo pana prosimy, aby dalej, życzymy panu wszystkiego dobrego, aby dalej mógł pan kontynuować tą dobrą służbę dla nas, mieszkańców. O to też proszę samorządowcy, jak rozmawiamy, dziękując za to, co udało się przez te 4 lata zrobić. Udało się bardzo wiele, a ja mam
kilka niezrealizowanych projektów do końca, które chciałbym kontynuować. Między innymi projekty dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, szeroko pojęty tutaj dzieci i młodzieży. Po drugie seniorów, bo to jest niezwykle ważne. Po trzecie rodzin i po czwarte przedsiębiorców. To też powiedział marszałek Stanisław Karczewski, jak był tutaj w Ostrowie, że te projekty chcielibyśmy kontynuować, a ja jestem ich inicjatorem i chciałbym je dokończyć. Bardzo dziękuję. I teraz pytanie odwrotne, czyli pan Łukasz Mikołajczyk pyta panią Ewę Matecką, polityka społeczna. Pani Ewo, za rządów Prawa i Sprawiedliwości zostały uruchomione największe w historii programy społeczne służące wyrównywaniu nierówności ekonomicznych. Uruchomione, to znaczy i znaleziono efektywne finansowanie po uszczelnieniu systemu fiskalnego i dokonano już transferów wynoszących miliardy złotych, które wiele rodzin, emerytów czy osób niepełnosprawnych miało okazję doświadczyć. Jak pani sobie wyobraża wdrażanie kolejnych programów socjalnych i jakikolwiek pani wpływ na polepszenie sytuacji naszych obywateli, którzy wymagają pomocy, gdy liderzy pani list otwarcie mówią o torpedowaniu wszystkich naszych pomysłów właśnie poprzez Senat? Po pierwsze, nie słyszę, żeby liderzy Koalicji Obywatelskiej mówili o torpedowaniu wszystkich pomysłów. Przed chwilą powiedziałam, że te transfery społeczne, które zostały wdrożone, nie będą nikomu zabrane. Mało tego, zwracam właśnie uwagę na to panu, że w budżecie na rok 2020 nie ma zapisanej 13 emerytury dla emerytów, a takie są oczekiwania emerytów. Nie ma też wpisanych tych ulg, o których przed chwilą pan mówił, związanych ze zniżką ZUS dla przedsiębiorców. To jest, wydaje mi się, dosyć duży błąd. Polityka społeczna wymaga nieustannego monitorowania i ulepszania i dbania o to, aby wyrównywać rzeczywiście te szanse. Jeżeli tylko pojawia się taka potrzeba, natychmiast trzeba te szanse wyrównywać. Trzeba zadbać o emerytów, trzeba zadbać o osoby niepełnosprawne i trzeba zadbać o polskie rodziny. I to w swoim programie deklaruje również Koalicja Obywatelska. Chcemy wprowadzić asystenta seniora, chcemy wprowadzić centra senioralne, chcemy dać polskim kobietom opiekę okołoporodową, chcemy wspomóc rodziny, a szczególnie dać ojcom również urlopy opiekuńcze po narodzeniu dziecka. Jest tego bardzo wiele. Bardzo proszę, aby szczegółowo przejrzeć ewentualnie program Koalicji Obywatelskiej, która dba również o pomoc społeczną i o wszelkiego rodzaju pomoc. Bardzo dziękuję. Czas minął. Tym samym zakończyliśmy rundę drugą. Polityka społeczna. Przechodzimy za moment do rundy trzeciej. Kolejne zagadnienie to służba zdrowia. Trzeci blok tematyczny, szanowni państwo, to służba zdrowia. I tak jak w poprzednich rundach, zadam państwu pierwsze pytanie właśnie w tej kategorii. Proszę posłuchać. Według najnowszego raportu Fundacji Watch Health Care z przełomu grudnia 2018 roku i stycznia bieżącego roku średni czas oczekiwania do lekarzy specjalisty to około 4 miesięcy. Najdłużej czeka się do specjalistów endokrynologa, kardiologa dziecięcego i ortodonty. Jakie państwo widzicie rozwiązanie tego problemu? Tym razem jako pierwszy odpowie mi pan Łukasz Mikołajczyk. Słucham. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zgadza się, że w służbie zdrowia jest jeszcze wiele do zrobienia. Mam świadomość tego, że oczekujemy na wizyty u specjalistów, tych, które pani wymieniła. Ja tylko też przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości skrócił kolejki. Dla przykładu kolejka do leczenia zaćmy skróciła się o 250 tysięcy pacjentów w stosunku do 2014 roku. To też rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy. Tutaj już nie ma takich kolejek, jak były za rządów PO-PSL. Szanowni państwo, natomiast mam świadomość tego, że nadal te kolejki są. My w bieżącym roku uruchomiliśmy prawie 10 tysięcy miejsc na studiach medycznych. To jest zwiększenie o kilka tysięcy miejsc. Natomiast trzeba mieć świadomość, że zwiększyliśmy studentów studiów medycznych, natomiast trzeba mieć świadomość, że ten proces trwa kilka, a nawet kilkanaście lat. No niekiedy 11 lat studia, specjalizacja, zanim ci młodzi ludzie trafią tutaj do zawodu.
Ja chcę pokazać, co Prawo i Sprawiedliwość, co my proponujemy w kontekście piątki dla zdrowia. Po pierwsze, 2 razy więcej na zdrowie niż za czasów PO-PSL. Po drugie, fundusz modernizacji szpitali. Po trzecie, pakiet badań kontrolnych dla każdego Polaka. Po trzecie, koordynowana opieka nad seniorami i osobami niesamodzielnymi w każdym powiecie. I po piąte, 1 miliard złotych na najnowocześniejsze centrum onkologii w Europie. Tym kończymy. Dziękuję bardzo. Czas minął. To samo pytanie dla pani Ewy Mateckiej. Słucham. Szanowni Państwo, dzisiaj służba zdrowia wymaga szybkiego ratunku. Dzisiaj służba zdrowia to zapaść. Wydłużają się kolejki do specjalistów, brakuje leków w aptekach, bo działa mafia lekowa. Redukuje się listę leków niezbędnych do leczenia nowotworów. Ludzie chorzy na nowotwory czekają w kolejkach, na korytarzach i holach. To jest skandal. Ludziom w wieku 70-80 lat odmawia się badań bilansowych. To kolejny skandal, jak traktuje się dzisiaj seniorów w Polsce. My poprawimy finansowanie służby zdrowia na poziomie 6% PKB, a z czego pieniądze? Z akcyzy, z używek i z Unii Europejskiej. Wprowadzimy system koordynacji szpitala, poprawimy działalność SOR-ów, które w tej chwili są bardzo przeładowane. Przywrócimy nocną świąteczną opiekę, zatrudnimy asystentów lekarzy, a kolejki do specjalisty będą trwały 21 dni. Oczekiwanie na SOR-ze do 1 godziny. Dokonamy również zakupów interwencyjnych leków, czym zlikwidujemy mafię lekową. Uzupełnimy listę leków refundowanych i utworzymy Centrum Leczenia Raka. Wprowadzimy również bezpłatne bilansowe badania dla 50-latków i powyżej co 5 lat. Chcemy zadbać o to, aby poziom leczenia w Polsce był na poziomie europejskim. Chcemy wprowadzić nowe technologie do leczenia chorób nowotworowych. Chcemy zadbać o dobry stan zdrowia Polaków. Dzisiaj służba zdrowia w Polsce jest na skraju zapaści, a to jest stan absolutnie niedopuszczalny. Polacy chcą być leczeni tak, jak leczony jest Francuz, Niemiec. Chcą być leczeni na poziomie europejskim. Bardzo dziękuję. Teraz zostajemy w kategorii służba zdrowia i pytania wzajemne. Pan Łukasz Mikołajczyk jako pierwszy. Proszę, aby skierował swoje pytanie do kontrkandydatki. Szanowna Pani Ewo, zacznę od tego, zanim zadam pytanie, że Koalicja Obywatelska już pokazała, jak dba o seniorów i o emerytów. Tak dba, że podwyższyła im wiek emerytalny w poprzedniej kadencji. A teraz będzie mówiła o trosce o emerytów. No to jest kpina. Natomiast, Szanowna Pani Ewo, przez 8 lat rządów Platformy minister Kopacz i Arłukowicz uzdrawiali służbę zdrowia. Jak bardzo zmniejszyły się wtedy kolejki do lekarzy? Jak działały wówczas SOR-y? I jak się mają wydatki na służbę zdrowia za czasów rządów Platformy Obywatelskiej do dzisiejszych? Szanowny Panie Łukaszu, proponuję nie wracać do tego schematu, który często jest stosowany przez Prawo i Sprawiedliwość, a mianowicie przez 8 lat rządów, a wszystko wina Tuska i rządu Platformy Obywatelskiej. Porozmawiajmy o tym, co mogłoby nastąpić w przyszłości i o co chcemy zadbać w przyszłości. Jak już powiedziałam, służba zdrowia wymaga pilnego ratowania, wymaga zwiększenia dofinansowania, wymagają usprawnienia SOR i wprowadzenia nocnej opieki. W związku z tym z pewnością my, mając swój program, jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie tego dokonać. Ja bardzo często ostatnio doświadczyłam takich sytuacji, które obrazują cały stan służby zdrowia w Polsce. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas chciał się przekonać o tym, jak długo należy czekać na korytarzu czy na holu, na poddanie się leczeniu nowotworów poprzez podanie chemioterapii. Lekarze i cały personel medyczny robią co mogą, wykorzystują najlepiej swoją posiadaną wiedzę. Niestety brak łóżek i brak dostępnych technologii i brak dostępu do specjalistów pozostawia zarówno lekarzy, jak i nas, pacjentów, bez szans. My na to po prostu nie zasłużyliśmy. Zadbajmy o to, co zrobić dla nas, dla Polaków w przyszłości, a nie myślmy o tym tak uporczywie, co się działo przez ostatnie 8 lat. To wcale nie stymuluje do rozwoju. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę, aby to Pani Ewa Matecka zadała pytanie panu Łukaszowi Mikołajczykowi w kategorii służba zdrowia.
Z pewnością pan wie, że wydłużyły się kolejki do lekarzy specjalistów. To jest oczywiste, o tym wiemy wszyscy, ale nie o to będę pytała. Proszę powiedzieć, dlaczego nie zaprotestował pan, panie Łukaszu, kiedy 800 tysięcy złotych zostało z budżetu zdrowia, z puli pieniędzy przeznaczonych na leczenie nowotworów, przeznaczonych na zupełnie inny cel, do zupełnie innego działu? Czyżby tych pieniędzy w służbie zdrowia było jednak za dużo? Dlaczego pan nie zareagował wtedy? Szanowna Pani, nie wiem, o jakich 800 tysiącach Pani mówi. Ja tylko wrócę do Pani wypowiedzi, ale najpierw konkrety, Szanowni Państwo. Ja pokażę, jak dbamy tutaj o służbę zdrowia w okręgu też. To jest niezwykle ważne, żeby pokazać konkrety w okręgu. Służba zdrowia, wzrosty środków w 2019 roku u nas w 4 powiatach. Ostrowski Szpital, wzrosty środków 5 milionów 512 tysięcy, w tym ostatnie wydarzenia, w których miałem przyjemność uczestniczyć, z których bardzo się cieszę, 400 tysięcy złotych przeznaczone na ambulans, 1 200 tysięcy złotych z rezerwy premiera, to roboty budowlane i wyposażenie centralnej sterylizatorni. Cieszymy się wspólnie tutaj ze starostą Pawłem Rajskim z tego, że te środki i dyrektorem szpitala trafiają do szpitala. Krotoszyn 2 milionów 636 tysięcy, w tym też 400 tysięcy złotych na ambulans w ramach wymiany ambulansów, 200 ambulansów w tym roku wymienionych, na kolejny rok planujemy kolejne. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 1 105 tysięcy i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 2 198 tysięcy. Ja przypomnę, Szanowna Pani Ewo, że oczywiście zgadzam się z tym, że musimy dyskutować wspólnie, aby ta służba zdrowia była jak najwyższym poziomie. Tylko że my jesteśmy wiarygodni, my to robimy, a Wy opowiadacie ciągle, co będziecie robili. Ustawa 6% gwarantuje do 2024 roku wzrost nakładów na służbę zdrowia do poziomu 6% PKB. Nakłady na służbę zdrowia przekroczyły 103 miliardy złotych, to 30 miliardów więcej niestety, niż w 2014. Czas minął, bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy na ten moment oczywiście dyskusję o służbie zdrowia. Przed nami jeszcze kolejna dyskusja na temat edukacji. Runda czwarta to właśnie edukacja, już za moment. Przedostatni blok tematyczny to edukacja. Proszę posłuchać, jakie pytanie mam dla Państwa. Później będzie czas na pytania wzajemne. Moje pytanie brzmi. Rząd na subwencję oświatową przeznacza w bieżącym roku około 46 miliardów złotych. Roczna subwencja na ucznia szkoły podstawowej to około 5593 złotych. Ile według Państwa powinna wynosić subwencja oświatowa w kolejnych latach? I tutaj poproszę, aby jako pierwsza odpowiedziała Pani Ewa Matecka. Szanowni Państwo, prawo oświatowe w Polsce jak w soczewce skupia podejście rządzących do edukacji. Chciałoby się określić to jednym, dwoma słowami, cała wstecz. Oświata jest źle sfinansowana. Kosztami w większości obciąża się jednak samorządy, które już na samą reformę oświaty wydały kilkaset milionów. Warto wiedzieć, że subwencja samorządowa nie starcza na wynagrodzenia nauczycieli. Starcza w wysokości około 80-90%. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem szkół, z utrzymaniem kadry są kosztami, które muszą pokrywać samorządy. A nie tak dawno wprowadzona reforma to było zadanie, które również w większości kosztów, jak nie w całości kosztów, pokryły wszystkie samorządy w całej Polsce, wydając na ten cel setki milionów złotych. Reforma ta była nieprzemyślana, źle przygotowana, pospiesznie wprowadzona, co jeszcze bardziej pogłębiło chaos w szkołach i stan oświaty. I polska szkoła z takim finansowaniem, z tak przeprowadzoną i wdrażaną reformą w szaleńczym tempie odbiega od potrzeb współczesnego świata i uczniów. Przestarzała podstawa programowa. To wszystko nie sprzyja nauce i podnoszeniu standardów edukacji w Polsce. Bardzo dziękuję. To samo pytanie oczywiście dla pana Łukasza Mikołajczyka. Bardzo proszę o odpowiedź.
Szanowni Państwo, oczywiście jak rozmawiamy z samorządowcami, to dyskutujemy o tym, że ta subwencja powinna być wyższa. To fakt, pracujemy nad tym w ramach też Okrągłego Stołu Edukacyjnego, w którym mam przyjemność uczestniczyć jako członek Senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu. Szanowni Państwo, tak jak Pani powiedziała, 46 miliardów złotych dostają samorządy, w tym trzeba zaznaczyć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dołożył aż 5,5 miliarda do subwencji w stosunku do poprzednich rządów. I znowu pokażę konkrety, Szanowni Państwo. Operujmy konkretami, a nie ogólnikami. Subwencja oświatowa 2018-2019 rozpisana na powiaty, w których funkcjonuje senator w okręgu 95 i wzrosty tych subwencji, chociażby powiat ostrowski 1 381 tysięcy, powiat krotoszyński 820 tysięcy. To są gdzieniegdzie wzrosty nawet powyżej 16%. O tym ostatnio też rozmawiałem z panem starostą rajskim i sam podkreślał, że już tą dodatkową kwotę znają. Oczywiście to też subwencja w miastach, tak? Mamy w mieście Ostrowie 1 026 000 dołożone, to też ma pokryć wzrost wynagrodzeń. Natomiast, Szanowni Państwo, ja przypomnę i przypomnę też pani Ewie, która była odpowiedzialna za oświatę, ale przypomnę, że subwencja nie dotyczy utrzymania budynków i remontów szkół. Tego nie dotyczy subwencja, to jest zadanie własnej gminy i samorządu. I podkreślę mocno, uczeń to nie koszt, to inwestycja i tak mamy na to patrzeć. Bardzo dziękuję. Teraz czas na Państwa konfrontację w tej dziedzinie edukacja. Pani Ewa Matecka jako pierwsza zada pytanie swojemu kontrkandydatowi. Bardzo proszę. Jak powszechnie wiadomo, swoją karierę zawodową i publiczną swoją działalność rozpoczynał Pan jako nauczyciel. Był Pan dyrektorem szkoły, uczył Pan również w gimnazjum, identyfikował Pan się z tą szkołą, budował Pan ją poprzez swoją pracę. I co takiego się stało, że będąc w Senacie o tym wszystkim tak szybko Pan zapomniał? Dlaczego tak bezrefleksyjnie podniósł Pan rękę za likwidacją gimnazjów? Dlaczego nie stanął Pan ani razu po stronie nauczycieli podczas reformy, ani podczas tegorocznego strajku? Dlaczego zapomniał Pan o dodatkach za wychowawstwo dla nauczycieli w przedszkolach? Szanowna Pani Ewo, ale to już znowu złośliwość. Nigdy nie zapomniałem o nauczycielach. Wychodzę z tego środowiska, jestem, byłem i będę nauczycielem i tak też się czuję. I absolutnie proszę mi nie zarzucać tego, że zapomniałem. Rozmawiam z nauczycielami, spotykam się z nimi. Oczywiście pewne formy, chociażby strajku, takie skrajne mi się bardzo nie podobały, chociażby pomysł tego, że można nie klasyfikować maturzystów, czy też nauczyciele przebierający się za krowy i tym podobne. To mi się nie podobało. Oczywiście ten strajk, powiedziałem tak, był głosem nauczycieli. On jest ważny, bo podwyżki dla nauczycieli są konieczne. To podkreślam w każdym wywiadzie. Można sobie to sprawdzić. Ja Pani chętnie przekażę na płycie wszystkie moje wypowiedzi w tym temacie. I można sobie to sprawdzić. I proszę mi nie zarzucać tego, że zapomniałem o nauczycielach. Absolutnie nie. Jeśli chodzi o gimnazja, tak, pracowałem w gimnazjach. Natomiast pracę rozpocząłem, o to też będę chciał Panią zapytać za chwilę, ale pracę rozpocząłem w 4. liceum ogólnokształcącym. Ja pozdrawiam wszystkich licealistów. To był cudowny czas pracy z tymi licealistami. Tam rozpocząłem pracę w 4-letnim liceum. Następnie poprzez reformę gimnazjów, tak, na którą też wszyscy narzekali, bo każda reforma powoduje pewien niepokój. Ale jak Winston Churchill słusznie kiedyś powiedział, jeśli zmiany nie chwycisz za rękę, wkrótce ona cię chwyci za gardło, powoduje pewien niepokój. Tak, też tamta spowodowała niepokój i ta obecna. Ja żałuję tylko, że dziś 3 ostrowskie gimnazja świecą pustkami, a inne samorządy sobie z tym świetnie poradziły i nie ma takich sytuacji jak w 3 ostrowskich szkołach. To mnie też zastanawia, dlaczego. Myślę, że o tym możemy podyskutować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No to teraz mamy czas na pytanie od pana Łukasza Mikołajczyka właśnie do pani Ewy Mateckiej. To już ostatnie w tej debacie. Bardzo proszę. Szanowna pani Ewo, jednym z założeń reformy edukacji, którą tutaj tak pani krytykuje, było wprowadzenie 4-letnich liceów, 5-letnich techników i zwiększenie nacisku na szkolnictwo zawodowe, branżowe. Pracowałem jako nauczyciel, tak jak powiedziałem, zarówno w 4. liceum i w liceum ogólnokształcącym Spółdzielni Oświatowej. To było liceum 4-letnie, następnie liceum 3-letnie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich licealistów i moich kolegów nauczycieli z tych szkół. I mam pytanie, co pani sądzi o przywróceniu 4-letnich liceów przez Prawo i Sprawiedliwość?
4-letnie liceum jest dobrym pomysłem, ale to jest tylko jeden z elementów przeprowadzonej reformy edukacji. Można było przeprowadzić tą reformę, proponując zupełnie inny podział. Pomysłów, jak wiadomo, było wiele. Można było ten etap szkoły podstawowej podzielić na dwa i wówczas byłby to podział 4-4-4. Wróciliśmy do tego systemu, który był przed laty, a który w Europie już się niekoniecznie sprawdza. Podnieśliśmy wiek dziecka, którego dotyczy obowiązek podjęcia nauki w szkole podstawowej, do 7 roku życia. Podczas kiedy w Europie dzieci idą do szkoły podstawowej mając 5 bądź 6 lat. Ja również często byłam o to pytana podczas moich spotkań z nauczycielami, dyrektorami szkół, przyjaciółmi z Europy Zachodniej, którzy z dużym zakłopotaniem pytali mnie: Ewa, powiedz, dlaczego w Polsce dzieci do szkoły teraz mają pójść dopiero od 7 roku życia, a u nas dzieci rozpoczynają tą naukę już o rok czy 2 lata wcześniej? Przyznam, że miałam dosyć duży kłopot, żeby im na to rzetelnie i uczciwie odpowiedzieć, ponieważ wiedzieli, że wcześniej ten próg był obniżony. Tak więc 4-letni liceum, zgadza się, to był dobry pomysł, natomiast cała pozostała reszta związana z kształtem i stopniowaniem szkół podstawowych, można było to zrobić zupełnie inaczej. Bardzo Państwu dziękuję. To była ostatnia z tych czterech rund z pytaniami w naszej debacie. Przed nami ostatni blok dedykowany Państwu na promocję. Za moment właśnie promocja kandydatów biorących dziś udział w naszej debacie. Szanowni Państwo, ostatnia prosta dzisiejszej debaty senatorskiej to promocja. Za moment usłyszycie Państwo każdego z kandydatów, który dostanie okrągłą minutę, 60 sekund na zaprezentowanie swojej kandydatury. Jako pierwszy zaprezentuje się pan Łukasz Mikołajczyk. 60 sekund jest dla pana. Bardzo prosimy. Szanowni Państwo, drodzy wyborcy, polityka to służba. Przez 4 lata bycia senatorem starałem się tę służbę pełnić bardzo aktywnie, skutecznie i wiarygodnie. Byłem, jestem i będę dyspozycyjny oraz otwarty na potrzeby ludzi. To potwierdzają moje częste spotkania z mieszkańcami, zarówno w biurze senatorskim, jak i w terenie. Bardzo chciałbym wykorzystać moje doświadczenie senatorskie i kontynuować wiele projektów, które rozpocząłem w Senacie. Między innymi tych dotyczących dzieci i młodzieży, dotyczących seniorów, dotyczących rodziny i przedsiębiorców. Funkcję senatora nadal chciałbym pełnić poprzez aktywne słuchanie mieszkańców. Gwarantuję, że będę zabiegał o to, aby do naszego okręgu trafiało nadal znaczne wsparcie rządowe. Deklaruję ciężką i uczciwą pracę dla mieszkańców, dla regionu i dla Polski. 13 października, szanowni Państwo, wybierzmy piątkę na 100 dni, mały ZUS, 13 i 14 emeryturę, pakiet kontrolnych badań, program budowy obwodnic, plan na rzecz dopłat. Wybierzmy Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Okrągłe 60 sekund to ścisła reguła. Teraz oczywiście pani Ewa Matecka dostaje swoją minutę. Proszę bardzo. Nim rozpocznę swoją minutę, bardzo chciałabym pięknie podziękować wszystkim licealistom, którzy brali udział w prawyborach w Ostrowie Wielkopolskim w szkołach ponadpodstawowych. Dziękuję bardzo serdecznie za wasze wspaniałe poparcie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kandyduję do Senatu, gdyż stoi za mną 30 lat doświadczenia samorządowego i wiedza o tym, jak działać skutecznie, mając zawsze na uwadze dobro drugiego człowieka. Wierzę, że wykształcony w samorządzie etos pracy i współpracy oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje to cechy bardzo pożądane i bardzo oczekiwane w polskim parlamencie. Kandyduję, bo nasze ostrowskie programy społeczne zostały bardzo pozytywnie przyjęte i warto je wprowadzić na poziom ogólnopolski. Wiem, że być może dzisiaj to jest ostatni moment, aby uratować z zapaści polską służbę zdrowia, pomóc oświacie i nie dać zniszczyć przedsiębiorczości.
Głosujcie Państwo 13 października. Do Senatu Ewa Matecka. Bardzo dziękuję. To były dwie minuty dla Państwa kluczowe. Myślę, że wielu osobom ułatwiliśmy wybór na 13 października. Właśnie wtedy będziemy wybierać naszych przedstawicieli do polskiego parlamentu kolejnej kadencji. Bardzo dziękuję Państwu za wzajemną dyskusję, mam nadzieję merytoryczną, zgodną z zasadami przede wszystkim. Przypominam Państwu, dzisiaj w studio na naszej debacie senatorskiej gościliśmy pana Łukasza Mikołajczyka, kandydata z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. I panią Ewę Matecką, kandydatkę z listy Koalicji Obywatelskiej, również dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Ja przypominam, już w środę 9 października, również o godzinie 18 na żywo spotykamy się w telewizji ProArt w naszym studio, tym razem z kandydatami do Sejmu na debacie poselskiej. Już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam, a kto nie był z nami od początku dzisiaj, ten ma szansę zobaczyć ponownie debatę senatorską w telewizji ProArt. Powtórka jeszcze dzisiaj o godzinie 23.20 i jutro we wtorek o godzinie 16 na naszej antenie. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia.